Dzień dobry. Jak wam się dzień zaczął? Bo u mnie pada deszcz, to dobrze. Zważywszy na to, że wybieram się w długą podróż i nie będzie komu podlewać trawy. Zatem wyjeżdżam i mówię zupełnie serio. I to na dłuższy czas, więc może dojść do takiego momentu, że skończą się moje filmy na YouTubie. Jestem zapobiegliwy, zawsze nagrywam do przodu, ale nie mogę nagrać aż tak bardzo do przodu. Więc gdyby nagle skończyły się filmy, to spokojnie. Na pewno kiedyś wrócę. I to kiedyś mówię w bardzo niedługim okresie czasu. Potrzebuję przerwy, bo muszę odpocząć, ale tak naprawdę szukam inspiracji. Potrzebuję inspiracji. Dla mnie na YouTubie zawsze najważniejsze było opowiadanie historii. Chyba najwięcej radości przynosiło mi opowiadanie tych historii o poranku, ale ogólnie rzecz biorąc opowiadanie historii różnych, przeważnie z mojego życia. Albo z gier, to też sprawiało mi dużo przyjemności. I przez ostatnie 6 lat na YouTubie opowiedziałem chyba wszystkie historie, jakie mi się przydarzyły w życiu. I tak naprawdę potrzebuję nowych, żeby to było świeże, żeby było ciekawe. Zatem jadę w świat w poszukiwaniu historii. Pierwszy przystanek to wakacje z rodziną, bo im też się należy. Chyba ostatni raz na wyjeździe jakimś byliśmy ze 4 lata temu. Zatem jedziemy w stare miejsca. Nie będę wam na razie mówił gdzie. Może gdzieś tam od czasu do czasu jakieś zdjęcie wrzucę na Instagrama. To możecie rzucić okiem tam, gdybyście mieli ochotę. I mam nadzieję na więcej takich wyjazdów. Jak tylko wrócę z rodziną, jadę natychmiast do Warszawy, do dewelopera. Pokazać grę, zobaczyć grę, posiedzieć trochę z tymi ludźmi, pogadać, bo to też mnie bardzo interesuje i o tym też będę opowiadał. Może być ciekawie. Nie chcę wam zdradzać wszystkich swoich planów, ale mam... Jakby mówię, że szukam nowych historii, ale też przyjrzę się tym swoim starym. Jadę... Opowiadałem wam wiele razy o tym, jak wyglądała moja praca przed YouTube'em. Tak naprawdę w wieku 14 lat zacząłem pracę w takiej... W zasadzie na składowisku odpadów chemicznych. To brzmi bardzo niepokojąco i faktycznie było do pewnego stopnia niepokojące. Zatem pierwsze miejsce, które chcę odwiedzić, to hałdę tych odpadów, na których pracowałem. To są odpady chemiczne, nie śmieci, żeby wszystko było jasne. Taka wielka biała góra, kiedyś to było przynajmniej. I chcę zobaczyć, jak to dzisiaj wygląda i opowiedzieć wam tę historię z tamtej perspektywy. A potem wybiorę się do Bolesławieckich Lasów. Kiedy byłem młody, bardzo dużo żeśmy jakby uprawiałem wyczynowo tenis. Znaczy sport, tenis. I oprócz tego, że oczywiście żeśmy grali cały czas na kortach, to także żeśmy jeździli po lesie. W ramach... Nasz trener był bardzo kreatywny. W ramach urozmaicenia. Tak, żebyśmy do końca nie zauważyli, że to, co robimy, to jest ciężka praca, że to jest przede wszystkim zabawa. I tak żeśmy to postrzegali. Zatem jeździliśmy po tych lasach, jedliśmy jagody. Moja żona mówi, że było zagrożenie tasiemcem, ale zważywszy na moją obecną budowę, raczej tasiemiec mi się nie przydarzył. Więc przejadę się po tych lasach i poprosiłem o pomoc Seta, Kamila, bo on potrafi pilotować drona i ma drona, żebyśmy wybrali się do tego lasu z dronem i tam przelecieli przez te wszystkie drzewa. Jestem ciekawy, jak to dzisiaj wygląda. Kiedyś to były fenomenalne lasy, teraz kończy się lato, zaczyna się jesień. To może fantastycznie wyglądać. Jeszcze będzie odrobina zieleni, ale już może trochę żółci. A to w zasadzie dostarcza mi kilku innych pomysłów. Jest taki wodospad w okolicy Karpacza, nad którym byłem parę razy, zwłaszcza w okolicach jesieni. Tam jest przecudownie, przepięknie. I tam też spróbuję się wybrać. Mam dużo fajnych planów. Przez ostatni rok, w zasadzie nawet trochę dłużej, skupiłem się na YouTubie tylko i wyłącznie na graniu. Było bardzo dużo filmów z gier i to było fajne, i to było przyjemne. Ale w pewnym momencie zaczęło mi czegoś brakować. Bo mój kanał od samego początku składał się ze mnie, z mojego życia, z mojego grania i z mojej rodziny. Tego zabrakło i do tego muszę wrócić. Co nie, właściwie w przypadku mojego syna nie będzie żadnym problemem, bo on jest przeszczęśliwy, kiedy może się pojawić na filmach i już żeśmy nagrali coś fantastycznego, bardzo mi się podoba.
I... A w przypadku mojej żony jest trudniej, bo ona nie chce. Znaczy, ona nie chce występować i to jest fantastyczne też z wielu względów, ponieważ ona jest taka tajemnicza dzięki temu i w ogóle ekstra. Ale też muszę ją postawić za kamerą, bo jej taki... Ona potrafi być niezwykle przyjemnie złośliwa. Ja strasznie lubię, kiedy ktoś jest złośliwy wobec mnie i mnie to bawi. Są tacy ludzie, którzy to potrafią. Moja żona jest mistrzem świata w tym, więc no, chcę, żeby częściej bywała w moim towarzystwie, na moich filmach. A to wymaga oczywiście innych filmów, nie tylko gamingowych. Zatem odrobina przerwy dla nabrania oddechu, a potem ja, granie, rodzina i tak dalej, i tak dalej. Dużo porannych roków w towarzystwie kawy, która swoją drogą właśnie mi się skończyła. A jest pyszna. Znaczy, o ile możecie mi wierzyć, bo to jest, jakby nie patrzeć, moja kawa. Proszę, jak moje dziecko szczęśliwe na górze, że tatusia nie ma w pobliżu. Pewnie dlatego tak się cieszy. Więc kawa jest bardzo dobra. Polecam gorąco. Jedyne, czego mi do szczęścia brakuje, to kubka. Takiego czerwonego, tylko z napisem poranny rok. Podobno będą. Ja tak... Nie wnikam w zarządzanie tym całym projektem. Jestem zachwycony, jak on został przyjęty. I cieszę się, piszą do mnie ludzie, po pierwsze, piszą do mnie youtuberzy, żeby im podesłać paczkę kawy, proszę bardzo, uprzejmie, ale też piszą ludzie, którzy zamówili tą kawę. Jeszcze na razie nie mam żadnych informacji, jak wam smakowała, ale z tego, co sam miałem okazję wypić dzisiaj, wiem, że będzie dobrze. Walizki już przygotowane. Ale jak mówię, spokojnie, gdyby się okazało, że nie ma mnie przez jakiś czas, to będzie tylko moment, tylko mignięcie, 2 tygodnie, maksymalnie 3 i potem wszystko powinno wrócić do normy. Mucha, siowadzie, wszystko powinno wrócić do normy. No cóż, pozdrawiam was bardzo serdecznie z na razie deszczowego Wrocławia i mam nadzieję, że przynajmniej przez najbliższy tydzień tak pozostanie. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hey.